Tak jak przebywamy z ludźmi, których coraz lepiej poznajemy, coraz lepiej możemy ich rozumieć, dlatego że są charakterystyczne sposoby mówienia, czynienia znaków, mina także może bardzo wiele wyrazić. Podobnie jest także w naszym życiu duchowym, z Bogiem. Bóg działa w taki sposób, że człowiek sam się uczy, jak Bóg do mnie mówi, jak mnie do czegoś nakłania, jak działa zły duch we mnie. Bóg działa także, byśmy powiedzieli, schematycznie albo według pewnego planu, według schematu w naszym życiu, w naszym rozwoju. Książki, które powstały, które są klasyką życia duchowego, opisują albo to pewne etapy, albo pewną drogę, jak świętej Teresy Wielkiej, czy świętego Jana od Krzyża, czy też zasady rozeznawania tego, co lepsze, co zamierzone przez Boga, świętego Ignacego. To powtarza się. Możemy wziąć taką książkę, przyłożyć do swojego życia i mówimy, zgadza się, to było. Podobnie w Biblii znajdziemy pewne schematy, które powtarzają się. Dziś usłyszeliśmy taki tekst z Księgi Sędziów, który mówi o narodzinach dziecka. Bóg przemawia przez anioła do kobiety, która nie może mieć dziecka, a jednak otrzymuje wiadomość, że stanie się matką. Konsultuje się z mężem i rzeczywiście tak dzieje się, jak to wszystko się odbyło w takiej zapowiedzi narodzin dziecka. Ten tekst, który dziś słyszeliśmy w liturgii, jest bardzo stary, on może mieć bardzo blisko już nawet 30 wieków. A jednak powtarzał się ten tekst w swoim schemacie w kolejnych księgach biblijnych Starego Testamentu, w Nowym Testamencie. I także wielu ludzi może odnaleźć pewien schemat w tym, co Bóg przekazuje im, zapowiada, objawia, daje znać. Można wziąć taki czy inny tekst Pisma Świętego i powiedzieć, w coś takiego przeżyłem. Bóg jest wspaniały, że Bóg potrafi być powtarzalny w swoich zamiarach, w swoim zapowiadaniu, w swoich natchnieniach. Dziękujmy Bogu za to, że jest zrozumiały dla nas, że jeżeli się przyłożymy, jeżeli jesteśmy uważni, jeżeli korzystamy ze Słowa Bożego, czy z takiej klasyki rzeczywiście życia duchowego, możemy wiele zrozumieć z tego, co Bóg do nas mówi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.